Trening w zapasach to najmniejszy element struktury treningu. Jest to schemat, według którego prowadzone są zajęcia treningowe. Wskazuje on, w jakiej kolejności realizowane są poszczególne treści programowe zajęć treningowych. Organizacja zajęć według takiego schematu ułatwia skuteczne nauczanie i prawidłową realizację zaplanowanego szkolenia. Budowa i treść jednostki treningowej zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od zaawansowania grupy i jej miejsca w mikrocyklu. Różnice pomiędzy jej poszczególnymi częściami zależą od czasu trwania jednostki treningowej oraz stawianego celu. Trening może mieć charakter jednorodny, np. trening siły, wytrzymałości, techniczno-taktyczny, lub kompleksowy, np. kształtowanie sprawności wszechstronnej. Każda jednostka treningowa powinna mieć ścisłe powiązanie z poprzedzającymi ją i następującymi po niej zajęciami. Budowa i jej treść uzależniona jest od ogólnej liczby treningów, wielkości rozkładu obciążeń i przerw wypoczynkowych w mikrocyklu. Czas trwania jednostki treningowej waha się w granicach od 60 do 120 minut. Jednostka treningowa składa się z trzech części. Części pierwszej, wstępnej, części drugiej, głównej i części trzeciej, końcowej. Wszystkie te części są ze sobą ściśle związane, a każda z nich ma odrębny charakter i realizuje się w niej inne charakterystyczne dla danej części cele i zadania. Część pierwsza, wstępna. Celem części wstępnej jest przygotowanie ćwiczących do realizowania zadań zawartych w części głównej. Część wstępną rozpoczynamy od zbiórki, powitania, podania tematu zajęć, określenia celu, jaki chcemy osiągnąć. Bardzo ważnym momentem jest mobilizacja grupy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych. Zawodnicy powinni z pełną świadomością i zrozumieniem realizować wytyczone przez trenera zadania i cele. W dalszej kolejności przechodzimy do rozgrzewki. Celem jej jest przygotowanie organizmu do wysiłku, jaki trzeba będzie wykonać w części głównej. Rozgrzewka powinna być prowadzona przez trenera. Tylko trener, prowadząc prawidłowo rozgrzewkę, może osiągnąć zaplanowane cele i prawidłowo przygotować zawodnika. Rozgrzewka. Pod pojęciem rozgrzewki rozumiemy adaptację organizmu do mającego nastąpić wysiłku fizycznego, tak na zawodach, jak również w procesie zajęć treningowych. Przejawia się ona w przestrojeniu fizjologicznych reakcji organizmu z poziomu spoczynkowego na podwyższony poziom wysiłkowy. Przestrojenie to powoduje wzrost skuteczności wykonywanej pracy. Oprócz tego nastąpić może również regulacja stanów emocjonalnych związanych z nadmiernym napięciem spowodowanym oczekiwaniem na start w zawodach. Dobrze przeprowadzona rozgrzewka eliminuje również często występującą apatię i stres przedstartowy. Zawodnik, poddając się prawidłowo prowadzonej rozgrzewce, stymuluje wyobrażenia odnoszące się do działań ruchowych występujących w czasie walki i treningów. Prowadząc rozgrzewkę, należy skupić się na określonych grupach mięśni i ścięgien wykorzystywanych w trakcie walki. Ćwiczenia rozgrzewkowe, powtarzane wielokrotnie, swoją strukturą ruchu powinny być zbliżone do chwytów zapaśniczych mających możliwość zastosowania w trakcie walki. Chodzi o przypomnienie i powtórzenie zapisanych w pamięci biologicznej, czyli w banku informacji organizmu zawodnika, struktur ruchu chwytów, które stanowią koronną broń w walce z przeciwnikiem. W trakcie rozgrzewki przedstartowej mobilizujemy się do stymulacji wyobrażeń odnoszących się do konkretnych chwytów zapaśniczych, które chcemy zastosować w walce. Prawidłowo prowadzona rozgrzewka składa się z rozgrzewki ogólnej, obejmującej rozgrzewkę układu krwionośnego i ogólne dynamiczne rozciąganie oraz rozgrzewkę specjalistyczną, której ćwiczenia zbliżone są do konkretnych celów, jakie stawiamy sobie w walce czy też zajęciach treningowych. Cała rozgrzewka nie powinna trwać dłużej niż 30 minut. W rozgrzewce przewidujemy czas na rozciąganie 5-10 minut i czas na stopniowe zwiększanie intensywności ćwiczeń. W końcówce rozgrzewki wykonujemy ruchy zbliżone do techniki walki czy też głównego celu, jaki stawiamy sobie na treningu. Rozgrzewka w procesie treningowym ma do spełnienia określone ważne cele. Aby je osiągnąć, nie wolno jej upraszczać ani z niej rezygnować. Do rozgrzewki należy podchodzić z należytą powagą, wiedzą i zrozumieniem wszystkich mechanizmów i zjawisk, jakie w trakcie rozgrzewki występują. Nie może być praktyki trenerskiej idącej w kierunku zastępowania rozgrzewki grami sportowymi lub inną, nie do końca przemyślaną metodą. Część druga, główna. W tej części jednostki treningowej realizujemy główne cele treningowe. Część ta charakteryzuje się dużymi obciążeniami. Celem jest podniesienie na wyższy poziom rozwoju wytrzymałości, szybkości, siły, sprawności wszechstronnej, umiejętności techniczno-taktycznych ćwiczących oraz samej walki. Cel ten realizujemy przez podjęcie następujących zadań treningowych. Nauczanie nowych elementów techniczno-taktycznych, doskonalenie już opanowanej techniki i taktyki walki, indywidualne przygotowanie zawodnika w zakresie techniki i taktyki walki w perspektywie zbliżających się zawodów i spotkań z najgroźniejszymi przeciwnikami. Podajemy również inne ważne uwagi, jakie należy uwzględniać przy planowaniu części głównej treningu.
Chcąc podnieść skuteczność nauczania, należy pamiętać o potrzebie dużej ilości powtórzeń każdego ćwiczenia techniki. Większa ilość powtórzeń wpływa na utrwalanie nawyków, tzw. pamięci biologicznej, i automatyczne ich odtwarzanie. W czasie jednych zajęć treningowych nie powinno się wprowadzać więcej niż dwóch nowych elementów nauczania. Trudne elementy należy wykonywać na początku części głównej, bezpośrednio po rozgrzewce i przerobieniu kilku ćwiczeń przygotowawczych. Druga połowa części głównej treningu to powtarzanie i doskonalenie poznanych już wcześniej elementów. Czas trwania części głównej to 30 do 60 minut. W zależności od potrzeb czas trwania może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Część trzecia końcowa. Pod koniec treningu zaczynają występować oznaki zmęczenia, a tym samym zmniejszenie aktywności i uwagi, obniżenie dokładności wykonywanych ruchów. Dlatego w tej części treningu należy stosować ćwiczenia prostsze, wymagające mniejszego wysiłku i szybkości. W miarę możliwości trening należy zakończyć zestawem ćwiczeń uzupełniających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb ćwiczących. Mogą to być ćwiczenia gibkościowe, ćwiczenia na mięśnie brzucha, ramion, nóg i tym podobne. W końcowej fazie treningu bardzo skuteczne okazują się ćwiczenia statyczne na rozciąganie. Ułatwiają one wypoczynek, regulują napięcie mięśni, likwidują skurcze i poprawiają krążenie krwi w mięśniach. Rozciąganie jest też doskonałym ćwiczeniem rozluźniającym, odprężającym, uspokajającym i ochładzającym cały organizm po wysiłku. W tej części treningu należy również stosować ćwiczenia korektywne. Dotyczy to na przykład płaskostopia czy nadmiernego garbienia się. Czas trwania części końcowej to 15 do 30 minut. Wykonanie chwytu. Atakujący, dążąc do dogodnej pozycji, odrywa przeciwnika od maty, przestawia swoje nogi na zewnątrz, a następnie, wybijając przeciwnika biodrami, przestawia nogę do środka i wykonuje rzut. Jest to suplex boczny z rozkroku. Wykonanie obrony na suplex boczny polega na wyparciu się ramieniem na atakującym, na wyblokowaniu się ramieniem lub przełożeniu nóg na zewnątrz atakowanego. Suplex boczny Andrzeja Wrońskiego. Wykonanie chwytu. Atakujący odrywa przeciwnika od maty, naciągając go na swoją nogę, wykonuje przekrok prawą nogą, wybija przeciwnika w górę w skos przez siebie. Odwrotny pas z przeskokiem. Wykonanie chwytu. W momencie, gdy przeciwnik przesuwa się i jest złożony do obrony, przeskakujemy na drugą stronę tak, żeby mieć dobre zaparcie i móc po nogach wyciągnąć przeciwnika z parteru i rzucić przez siebie. W chwycie tym należy wyczuć moment przeskoku tak, żeby był on zaskoczeniem.
Wykonanie obrony przed odwrotnym pasem polega również na wstaniu, wyprostowaniu się, wyblokowaniu bioder do rozerwania uchwytu i do obejścia zawodnika atakującego. Odwrotny pas, bez czytania A. Wykonanie chwytu. Wchodzimy dwoma kolanami pod zawodnika. Prostujemy lewą nogę, zapieramy się na prawej. Z prawej nogi wstajemy i odrywając przeciwnika od maty, wykonujemy rzut przez siebie ruchem koszącym. W chwycie tym bardzo ważnym elementem jest głębokie wejście pod przeciwnika, a następnie poprzez wykorzystanie jego pozycji obronnej, polegającej na głębokim siadzie, naciągnięcie na siebie, wyniesienie i rzut. Wykonanie chwytu. Atakujący wchodzi dwoma kolanami pod klatkę piersiową przeciwnika, spychając go tak, żeby wejść najgłębiej, jak to możliwe. Następnie, unosząc biodra, wstaje z dwóch nóg, łącząc to równocześnie z rzutem przez siebie. W chwycie tym należy zwrócić uwagę na uchwyt, zbicie zawodnika do przodu, wstawanie z dwóch nóg i rzut przez siebie w trakcie wstawania. Obrona złożeniem. Wykonanie obrony przed odwrotnym pasem polega na odsuwaniu się od zawodnika atakującego. Po drugie, obrona polega na złożeniu ciała od zawodnika atakującego. Wózek za klatkę piersiową. Wykonanie chwytu. Uchwyt zapinamy na klatce piersiowej na wysokości mostka. Całą powierzchnią klatki piersiowej, równocześnie z zaciskającym się uchwytem, wciskamy przeciwnika do maty, a następnie unosząc swoje biodra, unosimy również klatkę piersiową przeciwnika. Naciągamy na kolano tak, żeby nie zatrzymując się wykonać wózek. W chwycie tym do najważniejszych elementów należą zapięcie uchwytu na klatce piersiowej, uniesienie, blok barków przeciwnika, naciągnięcie na kolano i przetoczenie wózkiem. Wykonanie obrony na wózek za klatkę piersiową. Polega na uniesieniu bioder do góry i odchodzenie od atakowanego, wypieranie się ramionami. Wózek za biodro. Wykonanie chwytu. Zapierając się nogami, unosimy biodra przeciwnika do góry. Głowa leży na plecach partnera. Unosząc biodra, wciskamy głową klatkę piersiową do maty. W powstałą lukę pod biodrami wkładamy kolano i naciągamy przeciwnika na siebie. Stojąc pewnie na nogach, płynnie wybijamy biodrami przeciwnika w górę, w skos, przetaczając się po macie do pozycji wyjściowej. O skuteczności wykonania wózka decyduje zapięcie, uniesienie bioder, wciągnięcie na kolano, dynamiczne wybicie biodrami. Wykonanie obrony na wózek za biodro polega na wypieraniu się wyprostowanymi ramionami na tę stronę, w którą wykonywany będzie atak.
Nurek. Wykonanie rzutu. Przez obniżenie pozycji i uniesienie przedramienia przeciwnika lewą nogą robimy krok do przodu, dostawiamy nogę prawą, unosimy karkiem, tułowiem i nogami, skręcamy się i sprowadzamy przeciwnika do parteru. Nurek możemy wykonać z klamry, wykluczenia ręki i głowy, z wykluczenia rąk, z uniesienia ręki w momencie, gdy przeciwnik trzyma nas za nadgarstek. W chwycie tym bardzo ważne jest umiejętność manewru naprowadzającego, zaskakujące wejście pod pachę przeciwnika, krótkie trzymanie i kontrola ramion przeciwnika,